Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zapoznamy się z nowym dodatkiem mojego autorstwa, tak? Popełniłem sobie tutaj właśnie kolejny dodatek, a jest to dodatek nazwany Logbook, czyli po prostu dziennik lotów. Tak, to jest dodatek, który sobie działa w tle, nie wymaga żadnej naszej ingerencji, wystarczy go sobie właśnie dodać do Flight Geara. To właśnie skąd go pobrać podam wam w opisie tutaj pod tym filmem. Tak, i ten taki dodatek działający sobie w tle, on będzie logował nasze loty. Loty, czyli tylko momenty, odkąd wystartowaliśmy do momentu lądowania, tudzież jeżeli nie było startu albo lądowania, bo oczywiście możemy wystartować też w powietrzu, to także zostanie rozpoznane, że jesteśmy w powietrzu i logowanie się rozpocznie. Tak samo jak zamkniemy symulator podczas lotu, to tak samo to, co nalecieliśmy, to zostanie zalogowane. Także tak to po prostu działa i te wszystkie logi zapisywane są do pliku CSV, o którym też wam powiem później. Także to wszystko sobie siedzi w pliku łatwym też i wygodnym do edycji. Ale ten dodatek tutaj właśnie dzięki temu menu logbook umożliwia podejrzenie nam też tego dziennika, tak? Tutaj możemy sobie otworzyć to okienko. No i tak się prezentuje właśnie tak nasz dziennik już z wykonanymi lotami, tak? Bo oczywiście na początku to okienko będzie po prostu puste, nie będziemy mieli tutaj jeszcze żadnych wykonanych lotów i dopiero tak w czasie już działania tego dodatku, podczas wykonywania lotu, każde kolejne loty będą tutaj logowane, jako każdy kolejny rząd. No i tutaj właśnie w okienku mamy u góry headery, tak, z informacjami, w środku mamy dane. Na każde dane możemy sobie kliknąć i pokazać sobie szczegóły tutaj każdego takiego lotu. No i do dole mamy jeszcze szereg przycisków. Mamy takie skrajne przyciski do pokazania, przeskoczenia szybko do pierwszej strony i do ostatniej strony. No bo tutaj mamy na stronę mamy 20 wpisów. Jeżeli ich jest więcej, to możemy się właśnie tutaj przesuwać. Tutaj mamy o jedną stronę tymi pojedynczymi strzałkami. No ja mam akurat tylko dwie strony. Tu jestem na drugiej stronie z dwóch. A wszystkich wpisów mam 28 w tej chwili, tak? I oczywiście teraz wykonując kolejne loty, tutaj będą mi się dopisywały kolejne pozycje, tak, z moimi lotami. No i mamy jeszcze przycisk Dark, tutaj możemy sobie włączyć ciemny motyw, jeżeli nam tutaj razi, tak, ten motyw jasny. I możemy też wrócić sobie na motyw z powrotem jasny, tak? Także możemy tutaj się przełączać. Ten stan skórki jest zapamiętywany, więc jeżeli teraz będę używał sobie Darka, to nawet jak zamknę symulator i otworzę go ponownie, to ten stan ciemnej skórki będzie zapamiętany. No i to całe okienko też jest resizowane, czyli możemy sobie tutaj zmieniać rozmiar tego okienka. Możemy tu sobie na przykład zmniejszyć i w środku treść jest scrollowana. Możemy sobie tutaj mieć dostęp do podglądu na takim węższym okienku. Albo możemy to zwęzić w ten sposób i wtedy mamy scrolla na dole. Niestety jest też glitch, bo na przykład tutaj mamy w rogu, to widać ten pomarańczowy kwadracik. To nie jest coś, co ja rysuję, to jest po prostu jakiś glitch kanwasa, tak? Tego API, za pomocą którego rysuję to okienko. To jest właśnie spowodowane z tymi suwakami do tej scroll area, tak? Do tego widgetu, który nam tutaj umożliwia scrollowanie. No i widzimy, że tutaj te suwaki, no coś się psują, tak? Tutaj mam podwójnie, tutaj mam jakiś szeroki, ale tak się dzieje dopiero jak właśnie zwęzimy sobie to okienko do takiego małego rozmiaru, więc tutaj jak używamy w miarę tego dużego, że nie ma tych suwaków, to jeszcze jest ok, no jest tylko ten feler, że ten kwadracik się rysuje, no ale tutaj jeszcze takie niedociągnięcia. No weźcie też pod uwagę, że ja pierwszy raz w ogóle używam tego Canvas, więc tutaj jeszcze nie znam tego API tak dobrze i musiałem tutaj naprawdę wiele wysiłków włożyć, żeby to w ogóle zrozumieć, jak tworzyć w tym Canvas. Tym bardziej, że dokumentacja jest bardzo uboga i rzeczywiście posiłkowałem się kodem źródłowym, czy to Flight Geara, czy innych dodatków, które używały Canvas, więc dużo kopiowałem stamtąd i patrzyłem, jak inni to robią po prostu, bo w dokumentacji to niewiele się dowiedziałem. No ale tak, no oczywiście jak możliwe, że jeszcze coś robię niepoprawidłowo i dlatego są te artefakty, ale no nie wiem. Albo jest to po prostu jeszcze jakiś glitch tego API Flight Geara, że coś tutaj jest nie tak, ale dobrze, to tak na marginesie. W każdym bądź razie okienko jest. A jeszcze taka uwaga, że na wersji stabilnej to wszystko powinno działać dużo lepiej niż na wersji niestety deweloperskiej, bo wersja deweloperska, czy też Nightly, ta nocna, ma jakiś problem z tym Canvas, że jak, znaczy wszystko działa, dopóki nie tutaj powiększamy, czy
no nie, dopóki nie resizujemy sobie tego okienka, tak, bo to resizowanie powoduje crasha i to bardzo często. To mi się bardzo, bardzo często zdarza, że właśnie w wersji Nightly, że ruszanie rozmiarem okna po prostu no, wywala cały symulator, bo jest naruszenie pamięci, więc tam jest ewidentnie jakiś błąd. No ale to jest wersja nocna, deweloperska, więc ma prawo być tam błąd. Najważniejsze, że w wersji stabilnej tego błędu nie ma i wygląda to dobrze, a w wersji deweloperskiej mam nadzieję, że to będzie poprawione. No musi być poprawione, bo inaczej to zawsze będzie crash przy każdym ruszeniu prawie, że tak, rozmiaru okna. No ale dobrze, wróćmy teraz do naszego dziennika, tak? Zostawmy okienko w spokoju i zobaczmy sobie właśnie, co takiego logowane jest, tak? Ja tutaj nie ukrywam, że dosyć mocno inspirowałem się FSX-em, a nawet to rozszerzyłem, myślę, bo tam chyba uwzględniłem tu troszkę więcej danych, bo już właśnie latając w FSX-ie, tam mieliśmy właśnie za każdym razem automatycznie logowane takie informacje o naszym locie. Ja bardzo lubiłem te statystyki, zawsze sobie tam od czasu do czasu patrzyłem, na przykład właśnie ile sumarycznie godzin wylatałem, czy ile lądowań już miałem i tak dalej. I właśnie tego mi brakowało w FlightGear, żeby sobie właśnie mieć takie podsumowania, więc właśnie stąd też pomysł na stworzenie tego dodatku. No i tak, zobaczmy sobie właśnie te kolumny, co nam się tutaj loguje. Tak, mamy date i time, tak, czyli datę i czas. Jest to data i czas właśnie startu, czyli wystartowania samolotu, czy też statku powietrznego, oderwania się od ziemi po prostu, tak. Także jest to moment startu. I co ważne, jest to data systemowa. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że jak wiecie, możemy sobie ustawić dowolny dzień, dowolny miesiąc, dzień i czas w tym okienku. Jest to czas w symulatorze, tak? Bo możemy sobie, na przykład my realnie możemy mieć dzień, a możemy chcieć sobie w symulatorze lecieć w nocy, tak? I możemy sobie ten czas zmieniać. Ale ja nie biorę tego czasu z symulatora, ja biorę czas systemowy, czyli taki, jaki jest realny w naszej strefie czasowej, bo ja wolę właśnie wiedzieć, kiedy ten lot się odbył w czasie realnym, a nie w symulatorze, bo co mi z tego wiedzieć, co w symulatorze tam, nie? Tam może być dowolna godzina i czas. No, więc założyłem, że właśnie czas systemu operacyjnego jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, ale oczywiście, jeżeli ktoś z was no, bardzo by potrzebował tego czasu, na przykład w symulatorze, jaki był, to myślę, że to też jest do dodania jak najbardziej, więc dajcie znać, jeżeli ktoś ma jakieś argumenty, żeby właśnie to dodać, może dodałbym to do okienka tutaj details. Czemu nie? Można by też dodać. Ale dobrze, póki co jest ten czas i data systemowa. Dalej mamy kolumnę aircraft, czyli samolot. I jest to nazwa taka kodowa, taki identyfikator samolotu. To nie jest taka ładna, pełna nazwa dla człowieka. A użyłem taką, bo to jest właśnie też identyfikator, czyli nazwa taka unikalna i też, no jest krótka, tak? I się dobrze tutaj prezentuje w tabelce. Chociaż Space Shuttle jest i tak dosyć długi, ale nie aż tak długi jak w opisie, tak? Bo na przykład, jak sobie wejdziemy w szczegóły, to tutaj mamy dodatkową informację jako notatka i zawsze domyślnie w notatce wstawiam właśnie już taką pełną nazwę naszego statku powietrznego. Tutaj nawet jest napisane, że na pozycji tam startowej, tak? Tu jak klikniemy sobie w tą Cessnę, tak, to mamy informację pełną, jaka to jest Cessna, model i rok nawet tego samolotu. Więc tu mamy tą dodatkową informację note w tych szczegółach. Tej informacji nie wyświetlam tutaj w tym głównym oknie, no to dlatego, że taka informacja jest zbyt długa jak dla mnie i niepotrzebnie by tutaj wydłużała to okno, zwiększała rozmiar tego okna głównego. Tak, także zawsze sobie możemy też kliknąć w detale danego tutaj itema i sobie przeczytać tutaj co, jaki to był dokładnie samolot, bo niekiedy rzeczywiście te kody mogą być mało czytelne, nie każdy może wiedzieć, co to za samolot był, tak? Więc tu na przykład mam jakieś, można powiedzieć, zagadkowe PA-28, no jak sobie klikniemy, to widzimy, że to jest to Piper PA-28 Warrior II, nadwersję silnika mamy, także tak to wygląda. Dobrze, dalej mamy callsign, jest to znak wywoławczy z trybu multiplier, tu jak sobie ustawimy jakiś callsign, to ja po prostu to szczytuję i wstawiam też do loga, no żeby mieć informację, jakiego callsigna używaliśmy podczas tego lotu. I w sumie ten dziennik loguje informacje niezależnie od tego, czy jesteśmy w trybie multiplayer, czy nie. On po prostu każdy lot loguje, tak? Więc, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że są też te trackery online, tylko one właśnie są online. Chodzi o to, że dopiero one logują, jak jesteśmy w trybie multiplayer, a jak sobie robimy loty offline, to już to one nie działają. No a ten dodatek to rozwiązuje, że loguje wszystko. No tyle, że loguje do naszego komputera też lokalnego, a nie gdzieś do chmury czy tam na serwer. Dobrze, mamy callsign, mamy dalej from to. To są kody ICAO lotnisk, oczywiście lotnisko, z którego wystartowaliśmy i lotnisko, na którym wylądowaliśmy. Ale też ważne jest to, że te pola mogą być puste i ma to sens. Na przykład tutaj mamy puste i na drugiej stronie tu mam też puste lotnisko from i tu.
Od czego to zależy? Oczywiście, jeżeli wystartujemy z lotniska, to jest, dokładnie mówiąc, w jakimś tam promieniu lotniska, paru kilometrów, już nie pamiętam dokładnie, tam pięciu, może sześciu, to jest zaliczany start z lotniska. Ale możemy też wystartować z dowolnego punktu geograficznego, więc możemy być daleko od jakiegokolwiek lotniska, na przykład tak zwane, tak, startujemy w buszu, więc wtedy pole to będzie puste, bo nie będzie w pobliżu żadnego lotniska. Możemy też wystartować z wody i też tam nie będzie żadnego lotniska. A możemy też uruchomić flight geara od razu będąc w powietrzu. I wtedy też nie startujemy z żadnego lotniska. Wtedy w takich przypadkach to pole pozostaje puste po prostu. Dalej mamy też tu, czyli też gdzie wylądowaliśmy i to też może być puste, dlatego że możemy na przykład zamknąć flight geara w czasie lotu. I ja wtedy, jeżeli rozpoznam takie zamknięcie, to też zapiszę lot od momentu startu do momentu zamknięcia symulatora. Takie coś też zapiszę. Wtedy pole tu będzie puste. Tak samo pole tu będzie puste, jeżeli wylądujemy przygodnie gdzieś na polu, czy na wodzie, na oceanie, z dala od lotnisk, tak samo to pole będzie puste. Tutaj, jeżeli chodzi o zamykanie flight geara, też ważna informacja, że należy to robić poprzez plik zamknij i tutaj też zamknij exit. Dlatego, że tylko wtedy ja dostaję sygnał, że flight gear się zamyka. Ja jestem w stanie to rozpoznać i wtedy cały ten log zapisać do pliku. Bo jeżeli na przykład zamkniemy tutaj symulator przez tego X-a, to będzie takie nieprawidłowe zamknięcie. To tak jakby symulator się skraszował. No to ja wtedy nie jestem w stanie rozpoznać, że jest zamykany symulator i po prostu dane z loga zostaną utracone. No i oczywiście tak samo zostaną utracone, jak symulator flight gear nam się wywali. To tak samo po prostu stracimy te dane, więc pamiętajmy o tym, że zamykamy tak normalnie poprzez to menu, tak standardowo. Wtedy dane zostaną tak zapisane. No i dobrze, idąc dalej, mamy kolumnę land. Tutaj mamy informację, czy wylądowaliśmy. Jeżeli jest jedyneczka, to tutaj zostało zaliczone lądowanie. Jak mamy 0, to lądowanie nie zostało zaliczone. Co to znaczy, że lądowanie zostało zaliczone? To tutaj warto to wiedzieć, że musimy posadzić samolot, czy statek powietrzny musi się opierać na całym podwoziu. Tak, ja tu badam tak zwany ciężar samolotu, czy spoczywa na całym podwoziu, czyli na wszystkich kołach na przykład, bo jeżeli tylko wylądujemy na przykład na podwoziu głównym, ale koło przednie jeszcze nie siądzie na ziemię, to lądowanie jeszcze nie jest zaliczone. Jeszcze ważna rzecz, że musimy posadzić wszystkie koła, tak, całe podwozie musimy posadzić na ziemi i utrzymać ten stan przez 3 sekundy. Dlaczego tak? Dlatego, że chciałem uniknąć sytuacji, że po prostu na przykład odbijemy się tylko od lotniska, tak, że to, no to żadne to lądowanie, tak, więc samo dotknięcie kół ziemi nie oznacza lądowania, musimy to utrzymać jeszcze przez 3 sekundy. No taki sobie dałem bufor, tak, żeby to było, żeby być pewnym, że wylądowaliśmy. No i tutaj z tym lądowaniem były też, no oczywiście mega zagwozdki miałem, bo oczywiście też różne samoloty są na przykład wodno-samoloty, które nie mają kół, nie mają podwozia, mają tylko pływaki, a jeszcze gorzej jest z amfibią, bo amfibia ma i pływaki, i koła, niezależnie od tego, tak, na czym lądujemy, możemy jednocześnie lądować na wodzie i na ziemi, tak, więc tutaj musiałem te wszystkie problemy rozwiązać i myślę, że tutaj to działa, ale oczywiście jeżeli chodzi o wodne samoloty, to jest jeszcze taki problem, że to działa tylko dla JSB SIM. Jeżeli samolot używa modelu dynamiki lotu JSB SIM, to powinno działać. Jeżeli używa innego modelu, to jeszcze to w ogóle nie sprawdzałem, nie testowałem i prawdopodobnie nie będzie działać, więc tutaj taka uwaga. Na przykład mamy tą domyślną Cessnę z pływakami, więc tam można sobie to wypróbować. To powinno działać w sensie takim, że ten dodatek powinien rozpoznawać start z wody i lądowanie także na wodzie, nie tylko na ziemi. Co do jeszcze lądowania, to oczywiście możemy lądować gdziekolwiek, tak? Jeżeli wylądujemy poza lotniskiem gdzieś przygodnie na polu, ale wylądujemy poprawnie, to takie lądowanie oczywiście też zostanie zaliczone, tak? Czyli jakby nie jest istotne, gdzie lądujemy, ważne jest, że wylądowaliśmy, tak? Wtedy jest land wpisane 1. A to, czy wylądowaliśmy na lotnisku, to już jest właśnie w kolumnie tu, tak? Czyli gdzie wylądowaliśmy. I kolejna kolumna crash, tak? Czyli katastrofa, czy też wypadek. No tutaj mamy jedyneczkę, jeżeli właśnie tutaj wykryłem, że mamy crash, tak? Czyli że samolot się rozbił w jakiś sposób. Tutaj specyficznie jest też traktowany Space Shuttle, bo on tutaj może eksplodować na przykład i to jest animowane nawet, możemy połamać koła, więc tutaj w takich przypadkach crash zostanie zaliczony. Jeżeli chodzi o inne samoloty, czy też ogólnie o wszystkie samoloty, to też testowane jest pochylenie i przechylenie samolotu po wylądowaniu, tak? Czyli na przykład jak uderzymy w ziemię, powiedzmy pionowo, no to ja to wykryję, tak, że to jest crash, bo orientacja samolotu jest nieprawidłowa, więc mam nadzieję, że w większości przypadkach crash zostanie też prawidłowo rozpoznany. No i tu mamy taki przypadek, no w sumie dwa, że mamy właśnie crashe. Tu na przykład mamy ten Space Shuttle, gdzie wziąłem sobie on final, czyli już byłem w powietrzu na pozycji
tak, na pozycji w powietrzu do lądowania. No i nie udało mu się wylądować, tak, widzimy, że lotnisko tu jest puste, land nie został zaliczony, nie wylądowałem, a rozbiłem się, tak, więc tutaj można to sobie w ten sposób odczytać. No tak samo tutaj dla Cessny też się rozbiłem i nie udało mi się wylądować na lotnisku, jak i, no, na żadnym lotnisku, jak i nie wylądowałem, jest tylko crash. No i kolejne pozycje, mamy Day, Night, Instrument i Duration. To są cztery pozycje, gdzie pokazywany jest czas w godzinach. Jak damy sobie też, może damy, co damy, ten ostatni lot w szczegółach. Tak, tu mamy Hours, mamy cztery pola w godzinach podawane. No i to jest właśnie czas, jaki spędziliśmy podczas lotu, Day, w czasie dnia, w czasie nocy. Ilość czasu spędzonego w czasie lotu na instrumentach, czyli z ograniczoną widocznością do, znaczy mniejszą niż 5 km. I duration, czyli już całkowity czas lotu. No i tak, jeżeli chodzi o właśnie duration, to jest to suma dnia i nocy, można powiedzieć, tak? To się sumuje. A jeżeli chodzi o instrument, to tutaj jest to czas jakby liczony osobno, tak? On się nie wlicza w duration, dlatego że tutaj podczas instrument nie ma znaczenia, czy to była noc, czy dzień. Ważne jest to, jakie były warunki, tak, atmosferyczne, jaka była widoczność, tak? Więc w ten sposób to się odbywa. No tutaj też miałem, pisząc ten dodatek, taką zagwozdkę, jak rozpoznać, bo jeszcze rozpoznanie tutaj instrument, także mamy ograniczoną widoczność, było dosyć proste, bo mamy już właściwości, które zawierają widoczność, więc wystarczyło sprawdzić, czy jest mniejsza niż 5 km, no ale tutaj z dniem i nocą, no, miałem zagwozdkę, jak to rozwiązać, ale co ciekawe, rozwiązałem to w ten sposób, że badam kolor nieba, tak, tutaj FlightGear zapisuje składowe RGB koloru nieba i po prostu tak, że tak powiem, testowo sprawdziłem, jak wyglądają te wartości podczas dnia, jak wyglądają te wartości podczas nocy i przybrałem jakieś tam granice, które mówią, że jest dzień, że jest noc i myślę, że tu, no, w miarę to powinno działać, więc taka ciekawostka, że nawet takie tutaj sztuczki trzeba robić, że trzeba badać kolor nieba. No, oczywiście można by to zrobić w miarę poprawnie, ale wymagałoby to może dużo, dużo obliczeń na zasadzie takim, że trzeba by wziąć naszą geolokalizację, zobaczyć, jaki jest czas, zobaczyć, jaka jest pora, czy wtedy powinna być noc, kiedy są świty i zachody słońca w miejscu, w którym lecimy, no ale to było już tak dużo rzeczy i stwierdziłem, że nie ma sensu to robić w ten sposób, trzeba to sobie uprościć i po prostu wziąłem kolor nieba. Dobra, dalej idziemy. Dalej mamy dystans, tak, czyli kolumna z dystansem. No, po prostu pokazuje nam mile morskie, dystans, jaki przelecieliśmy w milach morskich, więc też prosta sprawa. Dalej mamy paliwo, czyli ilość wypalonego paliwa i to jest w galonach amerykańskich, tak? Tutaj też mamy tę informację i tu są jednostki, galony amerykańskie. I tutaj też ważna rzecz, żeby nie zmieniać suwaków z paliwem podczas lotu. Jak wejdziemy sobie w paliwo, to wiecie pewnie, że tutaj możecie sobie stawić paliwo. No i tankujmy paliwo przed lotem, bo jeżeli ruszymy te suwaki podczas lotu, to tutaj w tej kolumnie te informacje już nam będą, no, będą po prostu nieprawidłowe, tak? Dlatego, że ruszymy te suwaki. Ja jeszcze nie rozpoznaję w żaden sposób ruszania tych suwaków. No ciekaw jestem, czy dałoby się to zrobić, jeszcze na razie nie wiem jak, ale może da się to jakoś wykryć jakimiś listenerami, że czy te suwaki zostały zmienione przez człowieka, a nie przez algorytm, który po prostu pokazuje nam ilość paliwa w zbiornikach, więc tu jest właśnie ten problem. Ale tak, no po prostu odradzam ruszania tymi suwakami, no chyba, że chcemy tutaj utracić informacje o paliwie, no to możemy nimi ruszać. Ale no, latając realnie powinniśmy to ruszać tylko przed startem, tak, zatankować sobie ile trzeba, a później już tego nie ruszać i wszystko będzie dobrze. Ok, i dalej mamy Max Alt, czyli maksymalna wysokość, jaką osiągnęliśmy podczas lotu. No i tutaj jest to wysokość w stopach, jest to średnia wysokość nad poziomem morza. Nawet jak damy sobie detale, tak, to też tu zobaczymy, tak, jest stopa MLS, tak, czyli średni poziom morza. I takie rzeczy są tutaj logowane, tak, domyślnie. No i oczywiście mamy jeszcze tą notatkę, której tutaj nie widać, ale ona jest widoczna zawsze, tak, jako ostatnia pozycja w szczegółach. I też mamy na dole jeszcze jeden rząd, jest to Total Strike, czyli podsumowanie tych wszystkich kolumn, przynajmniej tych, które da się podsumować, jak na przykład ilość lądowań, ilość wypadków, sumaryczny czas lotu podczas dnia, podczas nocy, na instrumentach i sumaryczny, tak, czas wszystkich lotów, sumaryczny dystans wszystkich lotów, sumaryczna ilość paliwa wypalonego, ale jest wyjątkiem tutaj Max Alt, to nie jest suma wszystkich wysokości, to jest po prostu największa wartość, tak? Czyli wysokość najwyższa z tych wszystkich lotów, jakie wykonaliśmy.
No tu stwierdziłem, że chyba to będzie sensowniejsze niż sumowanie wysokości, bo chyba sumowanie wysokości nie ma sensu. Także tak, ten total jest też wyświetlany na każdej stronie, tak? Możemy zobaczyć, że jest też tutaj oczywiście na końcu. No i zawsze jest na końcu wyświetlany jako ostatni i też warto wiedzieć, że to jest total wszystkich lotów, a nie tylko tych na danej stronie, tak? Tu mamy na przykład trzy kraksy, a tu widzimy tylko jedną, tak? Bo to jest total ze wszystkich wpisów. Więc to też no, dobrze tym wiedzieć. No i teraz włączmy sobie, nie to chciałem włączyć, tak, tu mamy skórkę, tu mamy jeszcze znak zapytania jako pomoc. Możemy sobie otworzyć okno pomocy i możemy sobie zobaczyć, tutaj poczytać pewne informacje, które też zawarłem w pliku readme do tego dodatku. Tak, tu mamy w zasadzie to, co wam powiedziałem już mniej więcej, mamy te opisy kolumn wszystkich, co one oznaczają. Mamy też tu pewne uwagi, jak działa ten dodatek, na co zwrócić uwagę. Ale też co ważne, mamy tutaj właśnie ścieżkę, pełną ścieżkę, gdzie znajduje się nasz plik z logiem, tak, z tymi wszystkimi wpisami, z tymi logami, z tym dziennikiem lotów. Jest to właśnie plik logbook, to wersja dodatku.csv i pełna ścieżka. Jest też opisane, gdzie to szukać pod Windows i pod Linux i macOS. I ja właśnie tutaj już mam te otworzone okienko z tym, z tą ścieżką, z tym katalogiem. No i widzimy tutaj, mamy ten pliczek CSV, ja go sobie teraz edytuję w zwykłym edytorze tekstu. No i możemy zobaczyć, że jest to po prostu plik tekstowy, gdzie te wszystkie dane są zawarte. Pierwszy rząd to są właśnie kolumny, każda kolumna jest oddzielona przecinkiem. No i kolejne rzędy to już są dane i też każdy tutaj kolumna, każda dana jest też oddzielona przecinkiem. Tak? Czyli jest to taki format prosty, tabelaryczny, gdzie dane są po prostu oddzielane przecinkami. Tu też ważne jest, że jest też separator właśnie podwójnego cudzysłowia, a to dlatego, że jak mamy spację, to musimy właśnie użyć tych, musimy to po prostu zapisać w cudzysłowiu, tak, żeby tutaj parsery, które będą czytały ten plik, wiedziały, że to należy traktować jako jeden ciąg, tak, że te spacje to nie są jakieś separatory, tylko po prostu jest to no, spacja w tekście. No i tutaj możemy to też edytować oczywiście, tylko jak widzicie jest to mało wygodne w takim pliku tekstowym, dlatego że te kolumny no, są powykrzywiane, tak? To po prostu nie jest ładnie tabelarycznie pokazane, ale też można sobie to otworzyć w ten sposób, a ja polecam użyć sobie jakiegoś tutaj programu do tak arkuszy kalkulacyjnych, jak na przykład LibreOffice Calc, czy też na Windowsie może być to ten Excel na przykład. Tutaj ważne jest to, żeby wybrać przecinek jako separator, bo ja właśnie używam przecinka w tym pliku. Możemy też użyć średnika, tabulatora ogólnie, no ale ja używam przecinka. Jak odłączę przecinek, to już widzimy tutaj jest podgląd na dole. Tak teraz nie widać, bo ciemny motyw, ale no nie wykrył kolumn, tak? Jak załączę przecinek, to widzimy, że wykrył kolumny i wszystko powinno być OK. No i też nasz ogranicznik ciągu, ważne, żeby to był ten podwójny cudzysłów, bo można też użyć pojedynczego. Ale my ustawiamy tak ten podwójny cudzysłów i powinno być wszystko OK. Jak to sobie otworzymy, to już widzimy, że mamy tutaj ładnie to tabelarycznie przedstawione. Tutaj data jeszcze tylko tak. No i teraz możemy też sobie te wszystkie dane edytować łatwo. Możemy sobie na przykład notatki napisać większe. Możemy sobie coś ewentualnie zmienić, jeżeli na przykład wiemy, że wylądowaliśmy prawidłowo, albo że mieliśmy kraksy, a nie złapał i tak dalej, więc możemy tu sobie to wszystko pozmieniać, co chcemy, tak? Więc to też nie ma z tym problemu. Także to jest to w sumie jedyna forma edycji tego pliku jak na razie, bo jeszcze nie zrobiłem możliwości edytowania tych danych w samym tutaj GUI tego FlightGeara. Jak na razie FlightGear tylko prezentuje te dane, ale nie ma możliwości ich zmiany. Ale zmieniać można zawsze w pliku. Ale myślę, że właśnie przydałoby się to zrobić, przynajmniej żeby notatkę można było sobie edytować, może jeszcze landings i crash. No takie podstawowe, myślę, że to są rzeczy, które przydałoby się móc zmieniać i edytować. To by było, myślę, wskazane, ale póki co na razie mam tylko podgląd. A edycja ręcznie w pliku. No, jest możliwa, no ale troszkę mało wygodna. Także myślę, że tutaj wszyscy fani statystyk będą zadowoleni z tego dodatku. Także myślę, że będzie może fajnie móc zobaczyć na przykład po iluś tam latach, ile to już się godzin wylatało we FlightGear i mieć te wszystkie tutaj w total z podsumowania pokazane w jakichś już większych liczbach, ile było lądowań, crashy i tak dalej. Także no, jak mówiłem, jest to coś, co mi właśnie brakowało w FlightGear, mieć takie statystyki lotów. Także teraz są już dostępne. No i też, jeżeli wiecie, że tutaj jest problem z jakimś waszym ulubionym samolotem, że na przykład ten dodatek nie wykrywa prawidłowo startów czy lądowań, no to też
Tak, no to napiszcie po prostu w komentarzu, to zobaczę, co da się tym zrobić, bo prawdopodobnie pewnie coś tam nie jest obsługiwane wtedy prawidłowo i no jest to po prostu pewnie do zrobienia, tak, żeby to wykryć i żeby wasz też ulubiony samolot tak logował się do tego dziennika. No i właśnie, że nic nie mówiłem o śmigłowcach, helikopterach, jeżeli chodzi o śmigłowce, to one też powinny działać, także tutaj nie powinno być problemów. Jeżeli są, to też dajcie znać, jaki tutaj model helikoptera robi problemy i nie jest logowany. Jeżeli chodzi o UFO, to nie będzie logowane i jest to mój celowy zamiar i zabieg, to znaczy nawet nic nie musiałem robić, żeby to nie było logowane, no bo UFO nie ma podwozia i to też żadnego, to po prostu lewituje i tyle. No i myślę, że nawet dobrze, bo nie ma sensu logować UFO, bo to jest po prostu taki pojazd, w którym się w zasadzie nie lata, tylko się przemieszcza po scenerii, żeby tam testować scenerię, czy ją wzbogacać o elementy, więc myślę, że tu nie ma sensu tego logować. A, jeszcze jest ważna rzecz, oczywiście, jeżeli chodzi o zapauzowanie symulacji i o włączenie sobie trybu powtórki, to też jest uwzględnione oczywiście. Jeżeli sobie damy pauzę, to logowanie zostanie też zapauzowane, czyli tutaj nasze czasy duration lotu co do dnia, nocy, instrumentów duration nie będą zwiększane, tak samo paliwo nie będzie tutaj wypalane, tak, po prostu zostanie to zapauzowane. No i tak samo w trybie powtórki, mimo że powtórka nie jest pauzą, bo jakby lot się odbywa i tylko, że jest powtórką, to tutaj ten dodatek to wychwytuje, że jesteśmy w trybie powtórki i też log jest wstrzymywany do czasu, aż wyjdziemy z powtórki i będziemy kontynuować lot normalnie. No jeszcze może taka mała uwaga na jeszcze marginesie, że jeżeli startujemy od razu w powietrzu, to ja nie jestem w stanie wykryć podwozia, tak? Bo ja wykrywam podwozie przez to, że samolot stoi na ziemi i opiera swój ciężar na podwoziu i wtedy mam tak wskazania, które podwozie jest używane, bo tam FlyGear ma całą listę, dosyć długą, tam chyba iluś elementów podwozia, więc ja wtedy wiem, na jakim podwoziu opiera się samolot i podczas lądowania jestem w stanie od razu użyć sprawdzania tych podwozi, które wykryłem sobie wcześniej przed startem. A tutaj właśnie startując z powietrza, no ja nie jestem w stanie wykryć tego podwozia, dlatego podczas lądowania z powietrza i później lądując, ja sobie wydłużyłem czas na testowanie z 3 sekund do 6, tak, żeby sobie dać większy bufor czasu na to, na potwierdzenie wylądowania, tak, bo ja najpierw przez 3 sekundy testuję, czy rzeczywiście jakieś podwozie mi nie wskoczy, że jeszcze się opiera samolot na jakimś tam innym podwoziu. A dopiero później daje sobie jeszcze te 3 sekundy kolejnego buforu, tak, upewnienia się, że rzeczywiście wylądowaliśmy, a nie, że się odbiliśmy tych od pasa czy coś tam. No także tutaj jeszcze taka mała uwaga, tak, że tutaj sobie to zwiększyłem do 6 sekund, jeżeli właśnie startujemy z powietrza. No dobrze, to będzie już tyle rzeczywiście, bo myślę, że wszystkie tematy zostały tutaj poruszone, jeżeli chodzi o ten dodatek. Także myślę, że fajnie będzie tutaj sobie teraz mieć to wszystko zalogowane. Wszystko się dzieje automatycznie. Będziemy mogli sobie podejrzeć później nasze statystyki. Także życzę wam tutaj udanego zbierania statystyk. Dzięki za oglądanie. To tyle i do następnego razu. Cześć wam.